Witam, w dzisiejszym poradniku zaprezentuję, jak dostać się na Wyspę Piratów oraz pierwszy akt broni. Dlaczego dostęp na Wyspę Piratów jest taki ważny? Dlatego, że na Wyspie Piratów znajdują się bardzo dobre ekipowiska. Od razu powiem wam, co trzeba przygotować, żeby nie wracać się już do temple. Więc tak, potrzebujemy po jednym potionie od tego kupca, którego pokazałem na nagraniu. Oraz potrzebujemy 4 rubiny. I oczywiście set Jacka, żeby dostać się na tą wyspę. Więc tak. Żeby dostać się na wyspę, udajemy się w prawo od temple. Schodzimy schodami w dół, przechodzimy przez bramkę i idziemy do statku. Na łódce znajduje się NPC, który nazywa się Jack Sparrow. Oddajemy mu jego itemy, przez co w podziękowaniu będzie zabierał nas na wyspę. A każdym razem, gdy będziemy chcieli udać się na Wyspę Piratów, idziemy właśnie do niego. Piszemy do niego hi, travel i miejsce, do którego chcemy się dostać. Następnie rozmawiamy z NPC-tem, który jest zaraz w lewo od statku. Opowie nam on o kapitanie. Następnie powie, że chce rum. Rum zdobywamy na Wyspie Piratów, więc spokojnie, nie musicie się wracać do temple. Jest to w dalszej części poradnika. Po rozmowie z Gipsem musimy udać się do kapitana. Żeby dostać się do kapitana, trzeba wyjść z jaskini i wejść na wzgórze. Kapitan znajduje się po prawej stronie na wzgórzu, na samym górze domu. Następnie kapitan zleca nam wykonywać zadania Francisa, którego znajdziemy na dole. I śnieg, i sad, i semankaj, karada z taburą, dokonujemy. Francis każe nam poroznosić mięso po pirata. W tym miejscu polecam robić identycznie jak na poradniku, dlatego żeby żadnego nie pominąć, a później nie dowodzić, który to. Shut up!
przywieziemy mięso do wszystkich piratów, musimy wrócić do Francisa. On wtedy zleci nam następne zadanie. Następnym naszym zadaniem będzie znalezienie Morgana i przypomnienie mu o tym, żeby oddał pieniądze. Jest to jedyne zadanie, w którym będziemy musieli walczyć. Pokonamy Morgana, on da nam pieniądze, z pieniędzmi musimy wrócić do Francisa, porozmawiać z nim. Wtedy on powie nam, że musimy pomóc innym piratom. Tym właśnie zakończyłem pierwszy akt. Ukończenie pierwszego aktu umożliwia nam rozmawianie z innymi NPC, dzięki czemu będziemy mogli brać taski lub wychodzić na jakieś lepsze aktualiska. Niedługo pojawi się poradnik z aktu drugiego. Dziękuję za uwagę, na razie. Ore no tsuyosa o power.